Ja trochę zdyszany, ale to dobrze. Za mną powiedzmy rozgrzewka, a ja biegam po Stadionie Śląskim i szukam Augusta Jakubika, z którym porozmawiam o pierwszych treningowych, biegowych krokach. Dobra, rozpoczynamy Aktywny Śląski. Dziś drugie spotkanie z Augustem Jakubikiem, ultramaratończykiem w ramach Aktywnego Śląskiego. Rozmawiamy o bieganiu. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się odrobinę o teorii, o tym jak ruszyć na pierwszy trening. Dziś, zanim porozmawiamy o tym pierwszym treningu, odrobina o motywacji, bo o motywację może być ciężko, w szczególności kiedy taka pogoda jak dzisiaj nad Śląskim. Nawet dobrze się składa, bo przy okazji jest próba charakteru. Moje powiedzenie, nie ma złej pogody, tylko są słabe charaktery. I dzisiaj właśnie wyjdzie ten nasz charakter, czy jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, czy nie. I mam nadzieję, że ta pogoda nie zaszkodzi. Ubieramy te nowo kupione buty i ruszamy w teren, by właśnie się sprawdzić na pierwszym treningu. Ale rozpoczynamy bardzo, bardzo spokojnie. Nie przeszkadza nam to, że te nowo kupione buty potem po treningu będą brudne. My zdeterminowani, mam nadzieję, że wy też. Jak rozpocząć ten pierwszy trening, kiedy już wyjdziemy na trasę i stwierdzamy, tak, ruszamy. Chcemy być biegaczami. Właśnie, ten pierwszy trening jest bardzo ważny. On może ukształtować naszą dalszą karierę, naszą dalszą motywację do biegania. Jeżeli postąpimy źle, będzie problem. Dlatego na pierwszym treningu biegniemy 60 sekund bardzo wolno i kolejne 60 sekund maszerujemy. Robimy to w takim tempie, w czasie którego jesteśmy w stanie rozmawiać. Czyli najlepiej, jak mówiliśmy się z koleżanką, z kolegą, z kimś zaprzyjaźnionym, wspólnie rozmawiamy, odmierzamy sobie te 60 sekund, przechodzimy do marszu. Robimy 3-4 powtórzenia, zatrzymujemy się i robimy gimnastykę. Taką ogólnorozwojową, żeby rozwiać poszczególne mięśnie, poszczególne partie do dalszego wysiłku. Po takiej gimnastyce, która trwa około 10-12 minut, robimy kolejne powtórzenia w tym samym stylu, czyli 60 sekund biegniemy, 60 sekund maszerujemy. Robimy tych powtórzeń maksymalnie 10 sztuk. Nie robimy tego w ciągu, bo wiem, że nas energia rozsadza, jesteśmy w stanie przebiec 5-10 km. Nie wolno, bo na drugi dzień nie będziemy mogli chodzić, normalnie funkcjonować. A chodzi o to, że my mamy tutaj budować nasze zdrowie, a nie mu szkodzić. Czyli szybka biegowa matematyka. Ja zawsze z matematyki byłem bardzo słaby. 10 biegowych odcinków po 60 sekund. Ile łącznie takich metrów uzbiera nam się w trakcie tego pierwszego treningu? Czas ciągłego biegu wyszedłby nam 10 minut. Zakładając nasze tempo spacerowe, przebiegniemy około 1200 metrów. Do tego dojdzie połowa w marszu, czyli sumując mniej więcej około 2 km na pierwszym treningu wykażemy naszej aktywności. Zajmie nam to pół godziny. To jest wystarczający czas, żeby ten nasz organizm pobudzić i rozruszać. Ten typ treningu wykonujemy przez pierwsze 2 tygodnie. Możemy minimalnie ten odcinek biegowy wydłużyć do 200 metrów, jeżeli nie przebiegamy w ciągu minuty. Przerwę zostawiamy na tym samym poziomie. Po 2 tygodniach poczujemy, jaka następuje zmiana w naszym organizmie. Ja wrócę do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, bo mówiliśmy o braku motywacji, ale też wspomniałeś, że może pojawić się drugi wróg biegacza, czyli przemotywowanie na początku. Nie trzymamy się tych ram, o których mówisz, czyli 1500, 1200 metrów, 1600, tylko od razu z grubej rury ruszamy na 5-kilometrowy bieg. Jak z tym walczyć? Naszą głową. Trzeba pamiętać, że bieganie to pokora, bieganie to cierpliwość. Możemy to porównać do budowanego domu. Nie zaczynamy od dachu, zaczynamy od fundamentu. Tak samo tutaj zaczynamy budować fundament biegowy od spokojnego wchodzenia w trening. Jeżeli tak zrobimy, gwarantuję, że na koniec naszych spotkań każdy z Was przebiegnie przynajmniej 5 km w biegu ciągłym, a na pewno większość 10 km. Jedynie tą metodą, nie odwrotnie. Czyli podsumowując, rozpoczynamy spokojnie, pierwszy trening już za nami. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami po tych pierwszych biegowych krokach. Fundamenty już mamy, w kolejnym odcinku ruszymy z kolejną budową naszej biegowej formy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Aktywny Śląski.